Szanowni Państwo, ojczyzna to jest wielki zbiorowy obowiązek. Tak mówił Cypriat Kamilnowi, wybitny poeta. Te słowa są w szczególny sposób skierowane do wszystkich obywateli, ale w najszczególniejszy sposób poważnie powinni traktować ci, którzy przez obywateli, przez naród, przez swoich rodaków zostali wybrani do parlamentu. Źle się dzieje, że nie potrafimy ze sobą rozmawiać i ostatni czas to był wyraz braku dialogu klasy politycznej. My o ten dialog apelowaliśmy od samego początku, przedstawialiśmy swoje propozycje, dążyliśmy do kompromisu i porozumienia. Nie zgadzaliśmy się z decyzjami podjętymi na sali kolumnowej. Mieliśmy wątpliwości prawne, mieliśmy wątpliwości dotyczące prawidłowości przyjęcia budżetu. Chcieliśmy rozwiązać nie kwestie na gruncie prawa, bo tutaj są dwie skrajne opinie, ale na gruncie kompromisu politycznego i on był możliwy, ale zależał od dobrej woli. Przede wszystkim rządzących, obozu władzy, który nie zdał egzaminu. Obóz władzy nie zdał egzaminu z sytuacji kryzysowej. Nie zdał tego egzaminu marszałek Sejmu, nie zdało egzaminu Prawo i Sprawiedliwość, nie zdała egzaminu totalna władza. Ale tak samo współodpowiedzialna zawsze jest opozycja. Oczywiście mniejsza jest ta odpowiedzialność. Szkoda, że dopiero dzisiaj doszło do pierwszych spotkań, w których uczestniczyli wszyscy przedstawiciele partii politycznych. Mogło się to zdarzyć już wcześniej. Byliśmy na to gotowi od pierwszego dnia, kiedy wystąpił kryzys. Dopiero dzisiaj zostały podjęte rozmowy, które z uwagi na ramy czasowe i na to, że w efekcie budżet został przyjęty w Senacie, nie doprowadziły do pozytywnego finału. Rozpoczęło się kolejne posiedzenie Sejmu. Mam nadzieję, że do jutra rana już nie będzie blokowana mównica i po przerwie wrócimy do normalnej pracy. Parlamentarzyści Polskiego Stronnictwa Ludowego chcą normalnie pracować. Jest bardzo wiele kwestii do rozstrzygnięcia. Są sprawy smogu, ASF-u, ptasiej grypy, sprawy związane z gimnazjami, ze zwrotem VAT-u dla przedsiębiorców. To są poważne problemy. My jesteśmy powołani do ich rozwiązywania, a w ostatnim czasie klasa polityczna zachowywała się jak przedszkolaki. Nie, przedszkolaki są lepsze, bo sobie potrafią podać rękę, jak się nawet posprzeczają. Niektórzy bawili się w chowanego i w ciuciu babkę. To jest naprawdę niegodne, to nie przystoi, to nie jest poważne zachowanie. Trzeba przywrócić powagę temu miejscu, trzeba przywrócić braterstwo Polsce, trzeba naprawdę wrócić do podstawowych standardów życia demokratycznego i relacji międzyludzkich, również relacji politycznych. O to będziemy zabiegać, to jest nasza misja dziejowa i nasz obowiązek. I choć jesteśmy tą opozycją najbardziej doświadczoną przez PiS, można powiedzieć najbardziej czasem represjonowaną nawet, bo to my nie mamy wicemarszałka, nie jesteśmy w Komisji do Spraw Służb Specjalnych, ale od początku dążyliśmy do porozumienia. Mam nadzieję, że ta sytuacja pozwoli wyciągnąć wniosek. Sprawa budżetu nie jest zamknięta. Jest teraz u prezydenta. Prezydent powinien skierować ustawę budżetową do Trybunału Konstytucyjnego. Jeżeli tego nie uczyni, my będziemy zbierać podpisy i złożymy wniosek do Trybunału Konstytucyjnego, bo pewność finansów publicznych i dbanie o dobro wspólne jest wartością. A dbanie o dobro wspólne to jest też dbanie o finanse publiczne i ich bezpieczeństwo. W żaden sposób wypłaty 500+, jakichkolwiek innych świadczeń nie były i nie są zagrożone. To nie jest prawda. Wszystko będzie wypłacane i to będą robić nasi samorządowcy. Tak, decyzje administracyjne w tej sprawie podejmują samorządowcy i oni wypłacają pieniądze, są do tego przygotowani. Nie wolno niszczyć samorządu. O to też będziemy zabiegać. Szanowni Państwo, mam nadzieję, że wyciągniemy też wnioski. I klasa polityczna ogarnie się, doprowadzi do ładu i zacznie ze sobą normalnie rozmawiać, wspierać się, ale merytorycznie, a nie w taki niekonwencjonalny sposób.